Witajcie, kochani, zapraszam na kartę dnia. Nagadałam się, ale okazało się, że nie włączyłam nagraj. Tak więc bez tasowania kart musicie mi uwierzyć na słowo, że rzeczywiście taki dziwny trochę układ mi się pokazał. Nie wiem, czy już kiedykolwiek miałam kartę wieży. Może są tutaj tacy, którzy pamiętają. Ja sobie nie przypominam, dlatego bardzo będę ciekawa Waszych komentarzy, jak to u Was się uaktywni ta energia. Nie panikujcie, przede wszystkim spokój nas uratuje. Pamiętajcie, że karty dnia to są takie delikatne energie. One nie są takie mocne jak na przykład w kartach miesięcznych albo półrocznych, rocznych, na takich dużych układach. No, czym ta wieża może się... W czym ta wieża może się pokazać? Na przykład niekontrolowany wybuch czegoś, tak? I tutaj sobie dopowiedzcie. Chodzi za wami coś od jakiegoś czasu. Tutaj mi się to pokazało, tak? Zastanawiacie się nad czymś. Od kilku dni po prostu jakaś sprawa za wami chodzi i dzisiaj w tym dniu, w niedzielę, będziecie po prostu mieć taką przemożną chęć, ta wasza intuicja będzie was pchać, ciągnąć do tego podświadomość, żeby zakończyć jakąś sprawę i nawet trochę będziecie zdziwieni tym, że to się stanie tak szybko, tak? To jest to tąpnięcie. Będziecie chcieli po prostu z kimś się rozmówić, będziecie chcieli do kogoś zadzwonić, będziecie chcieli jakoś symbolicznie, tak metaforycznie się po prostu z czymś rozprawić. Tutaj zakończcie sobie, tak? Bo to jest czytanie ogólne, tak jak Wam często mówię, że mi się tutaj mechanizmy po prostu tylko pokazują, a każdy będzie miał tą swoją własną wieżę. I słuchajcie, pod koniec tego dnia mi się pokazuje przestrzeń na coś zupełnie nowego, na coś raczkującego, na przykład męczyło Was coś i tutaj to pokazało się, rozprawiliście się z tym, a potem wieczorem już tak z taką czystą głową usiądziecie sobie, żeby coś sobie poczytać, ale też się czegoś nauczyć, tak? Tutaj to jest ważne, ten paź denarów, on się uczy, jemu się opłaca do tego przysiąść albo się tym zajmować. Można na przykład sobie obejrzeć jakiś ciekawy webinar albo live'a jakiegoś na tematy takie, które po prostu Was interesują. Tak więc tutaj już z czystą głową do tego podchodzicie wieczorem, może przygotowujecie się do Waszych obowiązków kolejnego dnia. I jeszcze kwestia jest dla wszystkich osób, które zaczynają jakieś historie takie miłosne, związkowe. Osoba, która się dopiero pojawiła, bardzo świeża relacja jeszcze w asie kielichów, ona ma w sobie coś takiego toksycznego albo może być nastawiona na taki romans po prostu tylko, tak? Tak więc tutaj zwracam Waszą uwagę. Może oczywiście ta energia potem jakby no, przetransponować się na coś poważniejszego, ale na ten moment te dwie karty obok siebie jeszcze przy tym asie kielichów właśnie o tym świadczą. Także tutaj czerwona lampka dla wszystkich osób, które coś tam zaczynają w kwestiach związkowych. Tyle ode mnie, kochani. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanej niedzieli. Odpocznijcie sobie. My słyszymy się już w poniedziałek. Trzymajcie się.